Cześć. Dzisiaj pokażę Wam zupę Thai Red w multikukerze. Zaczynamy od podgrzania oleju. Do nagrzanego oleju wrzucamy pół słoiczka Thai Red pasty. Do rozpuszczonej pasty dodaję cebulkę i papryczkę. Wszystko razem podsmażam. Do podsmażonej cebuli dodaję pierś z kurczaka. I lekko ją podsmażam. Następnie dodaję ziemniaki i marchewkę pokrojoną w kostkę. Wszystko razem mieszam. Tak wymieszane składniki zalewam mleczkiem kokosowym. Ja mam około 600 ml. I dodaję taką samą ilość wody jak mleczka kokosowego. Wszystko razem mieszam. Doprawiam solą, tylko i wyłącznie solą. Zamykam pokrywę. Naciskam cancel. Wybieram funkcję multi-cook i z opcji wybieram zup i naciskam start. Po ugotowaniu otwieramy pokrywę. Nasz multikuker się odblokował i możemy otworzyć pokrywę. Następnie dodajemy przecier pomidorowy. Wszystko razem mieszamy. Nasza rozgrzewająca zupa Thai Red jest gotowa. Ja podaję ją posypaną kolendrą. Smacznego!